Witam wszystkich w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj mamy sobotę 26 marca. W jednej firmie już skończyliśmy cięcie. W drugiej to myślę kwestia półtora tygodnia. Ale już zaczęliśmy robić jakieś tam prace porządkowe. Między innymi wczoraj zajmowaliśmy się filtrami. No tutaj nie widać za bardzo. No to już w wodzie jest, tutaj jest filtr, idzie rurka, jest podłączenie do pompy, traktor, więc jeżeli jest potrzeba po prostu, żeby chodziły tutaj te zraszacze, które gdzieś tam w tyle będziecie widzieć, no to trzeba odpalić traktor, pompę włączyć i to wszystko później chodzi, wiadomo, to jest dobre na przymrozki, jak będą szły kwiaty, co będzie się już działo niedługo, oraz w sezonie letnim, jeżeli są upały również, żeby tam jabłka czy gruszki od słońca się nie popaliły. Także robiliśmy to wczoraj. Tak samo te zraszacze, które są u góry, tam w tle widać, kontrolowaliśmy, bo one czasami się zapychają, to drutem to przepychałem wczoraj, ale to nie miałem za bardzo jak nagrać, musiałem mieć jakąś kamerę wodoodporną. Rano zaczęliśmy od naprawy szlangu. Tutaj idą szlangi, to czarne. Jak macie ten system zraszający, to zobaczcie, tutaj to wszystko idzie do ziemi i było to tutaj pod ziemią. Wydaje mi się, że przy podcinaniu korzeni, jak jedzie maszyna i tutaj jest ostrze, zostało to uszkodzone. Wymieniliśmy, zapomniałem tego nagrać, bo to by było akurat fajne, żeby wam pokazać, ale zrobiłem zdjęcie, wrzucę to na Instagrama sadowniczy.nl. Jak to wyglądało? Także dzisiaj takie mamy prace. Później tam jakieś uszkodzone, tak jak tutaj macie drewniane pale, ktoś tam traktorem zahaczył. No trzeba go po prostu wyciągnąć, tego starego, wywiercić takim świdrem dziurę na nowo, wsadzić nowego, popodpinać to wszystko do drutów. Tak, także takie rzeczy, które gdzieś tam się w międzyczasie działy, jeżeli chodzi o zbiory, ktoś coś gdzieś tam zniszczył, mamy też do wymiany. Tutaj macie tam betonowy pal, także takie porządkowe rzeczy. Pomału się szykujemy do sadzenia. Sadzenie ma być bodajże początkiem maja, ale to też gdzieś te prace będą przygotowawcze, czyli no tu wszystko jest widać, czyli drut, góra, dół, bambusy i tak dalej, to wszystko będzie robione, więc w najbliższym czasie również takie materiały będziemy wam wrzucać. Jeżeli jeszcze będziemy ciąć, bo to nie wiem, w drugiej firmie, bo tam też osoby pracują, jeżeli jeszcze będzie cięcie, ale stara, to na pewno jakiś materiał wam nagramy, bo to jest chyba taka najpopularniejsza odmiana, jeżeli chodzi przynajmniej o Holandię, ale i w Polsce dużo osób również te jabłonie posiada, jeżeli chodzi o Elstara. Także jak będzie taka możliwość, to wam nagramy, a pogoda tutaj jest naprawdę super. Już krótkie spodenki, krótki rękawek, da się pracować, więc naprawdę fajnie, około 20 stopni temperatura, więc takie idealne warunki do pracy, nie za ciepło, nie za zimno. Także cóż, jedziemy zaraz na inną plantację, jakieś takie właśnie prace wykonywać, a ja życzę wam miłego weekendu i do usłyszenia.